Cześć. Zobaczcie, co tu dla Was dzisiaj mam. Po 2 tygodniach, kiedy było strasznie zimno, wiało i padało i w ogóle chyba nikomu nie chciało się wyjść do ogrodu, dzisiaj wreszcie wyszło słońce, zrobiło się ślicznie i od razu uśmiechają się do mnie te śliczne fiołeczki. Cały łan ich tutaj zakwitł. No to chyba opowiem Wam co nieco o takich fiołkach i pokażę, jak zrobić fiołki w cukrze. Zaczynamy! Ten fiołek wonny to jest bardzo wdzięczna roślinka. Po pierwsze to jest roślinka okrywowa, więc w takich miejscach jak tutaj pod drzewami sprawdza się idealnie zamiast trawnika. W najładniejszym momencie oczywiście to jest nie tylko zielony kobierczyk, ale też taki śliczny fioletowy. Są też troszkę rzadziej spotykane, ale również dość popularne fiołki w odmianie białej. Jak widać, przyleciała pszczółka. Właśnie, bo są one też wiosennym pożytkiem dla pszczół. Zwłaszcza teraz wiosną, kiedy jeszcze tak dużo innych kwiatów kwitnących nie ma. One pojawiają się już w marcu, choć jeszcze nie tak licznie jak w tej chwili. Później jest ich więcej, kwitną aż do maja, a potem jeszcze czasami jesienią. No i te listki często są zimozielone, zwłaszcza jeżeli zima nie jest bardzo surowa. Uprawa fiołków jest dość prosta, one nie potrzebują zbyt wiele do szczęścia, mogą rosnąć w cienistym albo w półcienistym miejscu, wtedy czują się najlepiej. Ja ten łan tutaj uzyskałam dzięki kilku sadzonkom wykopanym od sąsiadów z trawnika. Zobaczyłam, że się u nich wysiały i te sadzonki były naprawdę zmaltretowane, koszone, deptane i kilka przyniosłam, tyle ile udało mi się z tego trawnika tam wydrapać. Posadziłam je tutaj i one w 2 sezony rozrosły się, zobaczcie, w taki śliczny kobierczyk. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć taki kobierzec ładny i nieco większy i szybciej niż w 2 lata, no to trzeba takich sadzonek na metr posadzić nieco więcej. Sadzonki pobiera się dość prosto, można oczywiście kupić, ale można też zrobić samodzielnie. Tutaj są takie kępki w tej chwili wyraźnie widoczne. Można jedną oddzielić, posadzić w nowe miejsce i one się będą dalej rozłogami rozrastać. W sumie mogę pokazać Wam, jak to zrobić, jak je podzielić i rozmnożyć, bo na tym trawniku też się wysiały. Więc będę mogła przesadzić ich trochę w kolejne miejsce. Zaraz Wam pokażę. To się robi bardzo prosto. Wystarczy, no dobrze by było nie wykopywać całej kępy, bo one na tym trawniku wyglądają uroczo, więc fajnie by było, żeby część została. Więc no, te sadzoneczki są maleńkie, więc można albo wykopać fragmencik takiej kępy i ją potem podzielić, albo spróbować pojedyncze, takie małe sadzoneczki wykopać. Wykopujemy. Jaka zbita trawa. Nie mogę się wkopać. I teraz można oderwać taką sadzoneczkę. Może bez chwastów. O, i jeszcze wykopię tutaj kępkę. Tu widać rozłogi, którymi się rozłazi. Super. A potem wystarczy je przesadzić w nowe miejsce. Jakie ma korzonki długie. Sadzę tak co 15 cm. Tę jeszcze rozdzielę. Te sadzonki staram się dzielić tak, żeby ich nie rozrywać tak bardzo gwałtownie, tylko takim ruchem jakby posuwistym. Jest wtedy większa szansa, że one się rozłączą, te korzenie, i się nie poszarpią tak bardzo. O. I teraz mam fajną sadzoneczkę i nawet takie najmniejsze kępki, zobaczcie, też się ładnie przyjmą i rozrosną. Sadzę je mniej więcej co 15 cm. Niestety trzeba dość gęsto, żeby ten efekt był w miarę szybko. No i teraz kwiecień jest takim całkiem niezłym momentem na to, żeby je rozsadzać, pomimo że kwitną, myślę, że nic im się nie powinno stać. No potem tylko trzeba pamiętać oczywiście, żeby je podlać. A i dobrze jest
Postarajcie się tak to zrobić, żeby korzenie się nie zawijały do góry. To w przypadku wszystkich roślin właściwie. Trzeba o tym pamiętać. Oprócz tego, że fiołki pachną i są pożytkiem dla pszczół, to są też jadalne i można je wykorzystać jako dodatek do sałatek. Można zamrozić i wrzucać sobie takie kostki lodu z fiołkami do letniej lemoniady, ale można też zakonserwować je w cukrze. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, a Wy w międzyczasie zostawcie mi proszę lajka pod filmem, no i zasubskrybujcie proszę kanał. Ja w tym czasie pozbieram trochę kwiatków. Dobrze, że mam tu takie małe rączki do pomocy. Do przygotowania fiołków w cukrze potrzebujecie przede wszystkim fiołków i cukru. No i przyda się też jeszcze białko jajka. Ja do swojego białka domieszałam kilka kropli cytryny i wymieszałam to lekko widelcem. Dzięki tej cytrynie jest szansa, że kwiaty nie stracą tak bardzo koloru, no bo one mogą jednak schnąć, mogą troszkę blednąć. Cała praca nie jest w ogóle skomplikowana, może odrobinę czasochłonna, no ale też umówmy się, nie przygotowujemy tych fiołków nie wiadomo ile. Chodzi o to, żeby wziąć każdy kwiatuszek po kolei i za pomocą pędzelka dokładnie pokryć białkiem z jajka. To białko służy jako tak naprawdę klej dla naszego cukru. O. Staram się nie dawać tego białka zbyt dużo, żeby tu się nie zrobił taki gruby klejster, ale musi być też wystarczająco dużo, żeby się miał ten cukier do czego przykleić i żeby dokładnie obkleił cały kwiat. Ja, jak widzicie, zostawiłam sobie tutaj ogonki od kwiatków. Dzięki nim będzie, jest mi łatwiej trzymać te kwiatuszki, ale potem te ogonki poodcinam. Tak? Teraz cukier. Posypując cukrem, zaczynam od środka kwiatu. Dlaczego? Dlatego, że jakbym najpierw nasypała tutaj na górę, to pod ciężarem tego cukru te płatki mogłyby się zamknąć w środku i skleić. No a przecież chodzi o to, żeby zachować w miarę możliwości kształt tego kwiatuszka. No i posładziłam sobie stół. O. I taki kwiatek, dokładnie pokryty cukrem, odkładam tutaj obok tych na pergamin czy na ręcznik papierowy. I już, to cała filozofia. Ja wykorzystuję cukier drobny kryształ. Te duże kryształki są trochę za ciężkie, gorzej się przyklejają. Z kolei cukier puder wydaje mi się, że nie wygląda tak ładnie, więc wydaje mi się, że taki będzie najlepszy. Pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. Fiołki w cukrze to nie to samo, co fiołki kandyzowane, chociaż czasami są tak błędnie nazywane. Ja nie jestem cukiernikiem, więc nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale kandyzowane kwiaty czy owoce są gotowane w syropie cukrowym, a te kwiaty są surowe i są pokryte surowym białkiem. W związku z tym nie są tak trwałe jak kandyzowane owoce czy kandyzowane kwiaty. To oznacza, że trzeba je będzie zjeść dość szybko. Myślę, że można je przechować jakiś miesiąc. Kwiatki, które wykorzystujecie, muszą być oczywiście suche. Dobrze by było zerwać je rano, kiedy są świeże, no ale kiedy już wyschnie rosa. Jeżeli są zakurzone czy upieszczone, to można je umyć, opłukać, ale trzeba potem bardzo dokładnie i bardzo delikatnie, żeby ich nie zniszczyć, wysuszyć, na przykład na ręczniku papierowym, ale też nie suszcie zbyt długo, żeby one nie zaczęły więdnąć.
po zakończeniu malowania fiołków i posypywania ich cukrem, trzeba je jeszcze wysuszyć. No i można je po prostu położyć na kuchennym parapecie, czy w jakimś takim innym miejscu, które jest ciepłe i możliwie przewiewne, ale można też na tym papierze włożyć po prostu do piekarnika bardzo leciutko nagrzanego, uchylić drzwi, żeby tam był przepływ powietrza i wtedy one w ciągu kilku godzin powinny już fajnie podeschnąć. A jeżeli suszycie je po prostu w kuchni, to dobrze jest je kilka razy odwrócić, żeby w tym miejscu, w którym dotykają w tej chwili pergaminu, żeby też podeschły. A później moje fiołki, jak już wyschną, zamknę w takim oto szczelnym, hermetycznym pojemniczku, żeby po prostu nie dostawała się tutaj wilgoć. Można też w ogóle nasypać tutaj cukru na dno, ułożyć warstwę tych fiołków, znowu zasypać cukrem kolejną warstwę fiołków i znowu zasypać cukrem. To może nieco przedłużyć ich trwałość, ale wydaje mi się, że jak będą dobrze wysuszone, to wystarczy to tylko w ten sposób przechować po prostu luzem wsypane. One będą dość twarde i chrupiące. Bardzo fajne. No to właściwie cała filozofia. Wszystko ode mnie na dzisiaj. Życzę Wam oczywiście smacznego, no i pięknych fiołków w ogródku. Do zobaczenia następnym razem.